nas jest 1000 mieszkańców na wsi, prawda? Prosiłem, jeździłem po innych wioskach. Przyjedźcie, ludzie, przyjedźcie. No co? Jeden kolega się znalazł. No, Boże, kochani. No nie wiem, ludzie albo już się poddaje, bo czym więcej się protestuje, tym scena coraz bardziej spada, prawda? Nie mamy organizacji żadnej założonej. Tylko i wyłącznie jako rolnicy. My nie mamy żadnych zrzeszeń, nas nikt nie uświadamia, jak się bronić przed tym. A jest obrona, jest. Stworzyć właśnie duże podmioty skupowe, żeby ktoś nas reprezentować, bo w pojedynkach my nic nie zdziałamy po prostu. A dlaczego pan myśli, że te plomby... protestują osobno. Osobna Brołunia, osobno... Proszę, powiem tak. Może ktoś z moich kolegów, nie no tylko ja będę dostał głosu. Ale proszę panią. Są koledzy rolnicy. To zapraszamy któregoś z panów. Panią zapraszamy. Pani zada pytanie. Nie, no, gdybyście się dogadali, mielibyście o wiele większą siłę. Proszę pana, jest sytuacja taka, że Agrounia, ja nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć, on chce iść do rządu na stołek. My nie chcemy iść do rządu na stołek. My chcemy walczyć o naszą gospodarkę rolnika, która za pół roku będzie wiadomo, czy rolnik będzie miał dalej pieniążki, czy nie będzie miał. To bo na dzień dzisiejszy. Proszę? Jakich rozwiązań oczekujecie? Proszę panią, powiem pani jedną rzecz. Jakie oczekujemy? Zakaz sprowadzania zboża z Ukrainy, bo to zboże nie jest Ukraińców. To jest, proszę panią, oligarchów, którzy mają kapitał na Ukrainie, bo to są Holendrzy, Niemcy, Hiszpanie, Duńczycy, Włosi. Oni mają tam po 100 tysięcy hektarów. Ale oni nawet nie mają przyrządów u nas, żeby sprawdzić to zboże z Ukrainy. No ale dlaczego pojechało, nasze musimy? Pojechała mąka, przepraszam, pojechała mąka z Polski do Niemiec, cofnęli tiry w Niemczech, bo tam mają czym sprawdzić, prawda? A nasz w Lubelii jest zboże z Ukrainy. Teraz jedźcie państwo makarony. Jest, tak, dobrze pani mówi. Właśnie z ukraińskiego... Zboża. Tak. I z Czarnobyla jeszcze, spod Czarnobyla. Temat skupów, które skupiły zboże z Ukrainy, robią tak, że mieszają polskie z ukraińskim, bo to pszenica się nie nadaje do użytkowania. O, to jest techniczne. Wiemy sami, co to jest techniczne. To jest na paliwa i na inne komponenty, nie? Miało być to spalone, a to przejeżdża do Polski. Powiem jeszcze jedną rzecz. To jest też sytuacja ważna, że w tym roku, w ubiegły rok był dobry dla buraka cukrowego, ale już mnie słuchy dochodzą, że z Ukrainy jedzie cukier po 3 zł. To też już jest w Polsce. Cukier z Ukrainy już jest w Polsce. Miesiąc temu przecież puszczaliśmy to na Facebooku, w Polsce jest ukraiński cukier. No i tak samo będzie ze wszystkim, no i nie wiem. Mówisz dalej? No tak. Jak zacząłem? Dobrze. Powinniśmy zamknąć w ogóle dla... Nie, tak jak było mówione, te blomby w tej chwili na granicy to nic nie dają. Było mówione, że trzeba było zrobić kaucję. Kaucję wpłacają na granicę, odbierają w portach. Tylko kaucja kilka tysięcy czy 10 tysięcy za auto 24-tonowe odbiera sobie w porcie, prawda? Ale nasze porty nie są przystosowane do tak dużej ilości przeładunku pszenicy, zboża, prawda? Bo tak, zawalone są węglem, teraz zboże ukraińskie ma priorytet, nasze zboże od żniw stoi w naszych magazynach przecież, prawda? I kto z państwa chciałby na przykład zarobić 30% mniej w porównaniu do ubiegłego roku jak my? Ja nie chciałem sprzedać zboża po 1500 zł, prawda? A można było po 1600? No nie chciałem. Później wreszcie zboże staniało i tanieje. Ja w tej chwili mam 2-letnie zboże. No bo nie chciałem po tak. I teraz przyjdzie mi sprzedać po 1000 zł. Zboże było odpowiednio, jest odpowiednio magazynowane, tam nic się nie dzieje, ale musiał go teraz sprzedać. I kto chciałby z państwa 30% mniej zarobić? Niektórzy ludzie powyciągali pieniądze, jakie mieli zaoszczędzone jeszcze na jesieni, bo powiedzieli, że będą problemy z nawozami. Tutaj mam kolegę, który kupił... Nie tylko jeden pan. No nie, ja mówię, że... Ale ja mam przykład, prawda? Kolega wyciągnął... No właśnie, wyciągnął pieniądze... Po 4600 płacił za saletrę, no.
Ludzie kochani, przy tej cenie, pszenicy, co teraz jest po 1000 zł, to ta cena była już 2 lata temu. Ale jak była po 1000 zł, to RSM był 900 zł, saletra była 1100, a teraz co my mamy? Podatki nam podnoszą, paliwo poszło. No ludzie kochani, no nikt tu nie jest z gumy, prawda? Każdy ma jakieś zobowiązania, ma dzieci. Ja tu już jestem dziadkiem, ja już nie potrzebuję, ale walczę o tych młodych. No to właśnie, pobrali kredyty, mimo że tam Unia dała jakieś dotacje, ale no to trzeba zejść trochę na ziemię z tego wszystkiego. No. Ja chcę, żeby rząd wprowadził taką ustawę, zakaz polskim firmom skupu zboża z Ukrainy i zachodnim kapitałom, które mają w Polsce swoje firmy paszowe, na skup zboża tego. Bo my nie jesteśmy dziećmi z Afryki, jak było to powiedziane wcześniej, że to idzie do dzieci z Afryki. My mamy swoją gospodarkę, my produkujemy dobry produkt, ale na dzień dzisiejszy jeszcze troszkę to ten się produkt nam zmarnuje, bo weszło to zboże z Ukrainy i to popsuje nam wszystko. Dlatego właśnie musimy jakieś mieć oparcie, no zrzeszyć się po prostu, żeby ktoś reprezentował to nawet w Unii Europejskiej jeszcze dalej, nie? Jeśli nie będzie siły przebicia sprzedawania produktów naszych do Europy, możemy gdzieś sprzedawać to dalej, bo przecież zapotrzebowanie jest w świecie. Afryka głoduje. Tylko trzeba zorganizować właśnie tą logistykę, nie? Przepływ tych towarów. No i magazyny, żeby to było gdzie, żeby rolnik miał gdzie zmagazynować. To w tym tkwi cały problem.